mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. Tato współpracował z miejscową komórką Armii Krajowej i robił zdjęcie do dokumentów, do fałszywych dokumentów uciekinierom z obozu. Czy pamiętasz swój pierwszy aparat? Tak, oczywiście. Był to aparat produkcji radzieckiej, Lubitiel. Lustrzanka dwuobiektywowa, plastikowa, formatu 6x6. No i dostałem ją w przedszkolu. I w przedszkolu robiłem pierwsze zdjęcia. Oczywiście tata mi wszystko ustawia, tylko wychodziłem, naciskając plus migawki, a później tata mi przyniósł odbitki. Patrz, Maćku, to zrobiłeś, takie zdjęcia właśnie zrobiłeś, to ty robiłeś. Bardzo mi się wtedy to podobało, ale później mnie już. Później ten zawód, patrzyłem na ten zawód z innej strony, z punktu widzenia syna, który nie zna swojego ojca. Były takie momenty, że ja to po tatę po kilka dni nie widziałem. On był w domu, tylko że wychodził, jak ja jeszcze spałem, a wraca, jak ja już spałem. I to właśnie był ten minus tego zawodu i też dlatego nie chciałem przez wiele lat wykonywać go. A zostając przy sprawach sprzętowych, technicznych, czy zaliczasz się do fotografów, którzy bronią stanowiska, że sprzęt tak naprawdę jest mało istotny, że dobry fotograf zrobi świetne zdjęcie nawet komórką? Prawda jest taka, że sprzęt jest ważny, ale ważniejszy jest człowiek, czyli ten, kto otrzyma ten sprzęt. Mi się też zdarzyło, że jechałem na zdjęcia, gdzie poproszono mnie o zrobienie jakieś zdjęcia. Wydawało mi się, że to jest taka zwykła, prosta ilustracja, nie określając mi, do czego będzie to zdjęcie. I zdarzyło mi się robić zdjęcie we Wrzeszczu. Jechałem z żoną na zakupy i mówię, to ja nie będę brał aparatu dużego, wezmę małpkę. I to tą mapką zrobię zdjęcie. Oczywiście mam taką tą mapkę, którą mam, to miałem taką zwykłą, tylko o odpowiednich parametrach. Zrobię te zdjęcie. Okazało się, że w jeden z tygodników była z tego rozkładówka. Także i okładkę miałem też w czasach początku fotografii cyfrowej, kiedy lustrzanka była drogim aparatem. Myśmy byli pierwszą agencją, firmą w ogóle w Trójmieście, która kupiła lustrzankę w 2002 roku. Kupiliśmy cyfrową lustrzankę. I robiłem to zdjęcie nie wiedząc, że to będzie okładka z tego. I też zdarzyła się okładka. Człowiek, później sprzęt. Zresztą generalnie jak ktoś ze mną zaczyna rozmawiać na temat fotografii, zaczyna od sprzętu rozmowę, to ja zawsze mówię, o kolego, a tak o zdjęciach, pokaż swoje zdjęcia. I wtedy już jak gdyby ta rozmowa się nie klei, bo jeśli chodzimy na temat fotografii, czy pokazania tych jego fotografii, to już jest troszkę gorzej. Uważam, że ważniejsze jeszcze raz potem człowiek, później sprzęt. Ostatnimi czasy wśród amatorów fotografii takie kontrowersje budzi kwestia obróbki cyfrowej. Jak jest twoim zdaniem, jak daleko można się posunąć? W którym momencie zdjęcie już przestaje być zdjęciem, a staje się jakimś nowym tworem, który powstał na komputerze? No, nowym tworem i grafiką, i cechą fotografii reporterskiej, fotoreporterskiej jest to, że oddajemy rzeczywistość, nie kłamiemy. Jeżeli dopisujemy, tak, stawiamy piłkę, przestawiamy, na przykład w fotografii sportowej, zbliżamy do siebie zawodników, że oni są daleko od siebie, a na zdjęciu oni są blisko siebie, no to jest oszustwo. To jest fałszowanie rzeczywistości. W programach graficznych można robić podstawowe rzeczy, czyli rozjaśniać to, co było kiedyś pod powiększalnikiem, czyli można było gradacją papieru podnieść kontrast zdjęcia za pomocą takich specjalnych ruchów dłoni, można było pewne fragmenty papieru naświecić mocniej i to jest dopuszczalne. A już takie ingerencje są niedopuszczalne. No, już pomijam takie historie, że widzę piękne zdjęcie, ludzie zachwycają się pięknymi zdjęciami i pytają się kogoś, autora, gdzie ty to zrobiłeś, gdzie takie niebo zrobiłeś. On mówi, że tutaj w Polsce, co jest nieprawdą, bo taki często, nie, no to taki przykład właśnie bardzo lubią, ludzie fotografujący bardzo lubią rasować zdjęcia, takie widoczki, krajobrazy. Ja nie mam nic przeciwko temu. Okej, tylko nie przekroczcie jednej granicy, granicy grafiki, kiedy zdjęcie jest materiałem wyjściowym, a po bardzo gwałtownej obróbce graficznej staje się nie już zdjęcie, nie oddaje rzeczywistości, tylko to jest grafika po prostu. I nazwijmy to po prostu grafika na podstawie zdjęcia. Czy twoim zdaniem umasowienie fotografii szkodzi w tym momencie, w obecnych czasach fotografii, czy wolałbyś żyć w czasach, kiedy jednak fotografia była jeszcze czymś ekskluzywnym? Pytanie retoryczne, bo kiedyś tak, nie tak dawno znalazłem takie zdjęcie tak chyba królowej Małgorzaty, głowy państwa, królowej duńskiej, gdzie na zdjęciu jest fotoreporterów 5 czy 6.
I to jak gdyby, a teraz, żeby zrobić zdjęcie jakiejś głowy państwa, która przyjdzie do Trójmiasta, naprawdę ciężko się dopchać. I nie wcale wśród fotoreporterów, to też owszem, ale gdzieś wśród tłumów stojących ludzi. Zwróćcie uwagę, że jak jest duże wydarzenie, to co widzimy najpierw? Najpierw widzimy aparaty i telefony komórkowe. I telefony komórkowe nie po to, żeby rozwalić. Ludzie nie trzymają ich przy uchu, bo to jest już telefon, jest urządzeniem multimedialnym, ale po to, żeby rejestrować wydarzenie. Masowość fotografii zaszkodziła w pewien sposób fotografii, bo są fajne zdjęcia, ludzie lubią dobre zdjęcia, tylko jak gdyby odbiorca, który decyduje o tym, co idzie, nie patrzy na to. Jest takie powiedzenie, jeśli chodzi o fotografię, szczególnie dotyczy portali internetowych. Nieważne, jakie zdjęcie, byle byłoby coś widać. I efekty szczególnie widać to na portalach internetowych. Portale internetowe nie przywiązują uwagi do wartości zdjęć, a jak zerkniemy w gazetę drukowaną, to widać, że tam jeszcze niektórzy myślą. W czerwcu wydałeś anglojęzyczną wersję albumu Niezwykłe, zwykłe zdjęcia. Dlaczego postanowiłeś wyjść z tym materiałem do odbiorców spoza Trójmiasta? Nosiłem się z tym zamiarem już od dłuższego czasu. Właściwie od, nie wiem, 2-3 lata. Myślałem. No nie ukrywam, że takim jak gdyby motywatorem było Euro. Wydanie albumu tuż przed Euro. Rzeczywiście parę instytucji było zainteresowanych tym, że mieli gości akurat. No, był dużo osób przyjechało do Trójmiasta. I uważam, że to był dobry pomysł, żeby wydać w tym czasie. Oczywiście, prawda jest tak, kibic nie kupi tego albumu. Zresztą ten album jest w ten sposób zrobiony. Ten tekst, który jest przetłumaczony na angielski, to jest praktycznie bardzo często inny tekst niż tej pierwotnej wersji polskiej. Ja go najpierw przerobiłem jeszcze raz na polski. To znaczy, że przerobiłem go na polski. Zrobiłem te podpisy w ten sposób, żeby obcokrajowiec, widząc te podpisy, wiedział, o co tej Polsce chodziło. Tak jak przy słynnym zdjęciu kobiety z rolkami papieru toaletowego. Oczywiście, jeżeli obcokrajowiec zobaczy zdjęcie, które jest w tym albumie, zobaczyłby w tym pierwotnym podpisie kobietę idącą ulicą, która ma naszyjnik z papieru toaletowego, to sobie pomyśl, no w tej Polsce w latach 70. była moda, że ludzie chodzili z papierem toaletowym na szyję, a co jest nieprawda, no bo pani wracała z zakupu, no widać, no jak że no niesie siatki w ręku, a zakupy to też była sztuka, w sensie sztuka robienia zakupów, żeby coś cokolwiek dostać. Czyli już kończąc i podsumowując pytanie, które na pewno słyszałeś bardzo wiele razy, dobre zdjęcie reporterskie według Maćka Kosycarza. Dobre zdjęcie reporterskie takie, co się zrobi jutro. Bo zdjęcie reporterskie żyje często chwilą, ułamkiem, dniem, tygodniem, ale są zdjęcia takie, do których się często media wracają. I uważam, że takie zdjęcie właśnie, do którego często media sięgają, jest tym dobrym zdjęciem reporterskim, bo skoro jest publikowane, to znaczy, że niesie sobie jakąś wartość informacyjną.